Dzień dobry, panie Dominiku. Tak, cieszę się, że do pana się zgłosiłam. I chciałam w takim razie dzisiaj zacząć od tego, że chciałam zapytać, czego rodzice nie wiedzą na temat płci, co powinni wiedzieć? Zazwyczaj rodzice na temat płci wiedzą tylko tyle, że przy narodzinach dziecko dostaje jakąś płeć narzuconą z góry na podstawie wyglądu genitaliów. I najczęściej ludzie uważają, że ta płeć, która została nadana przy narodzinach, jest tą decydującą płcią, która sprawia, że jesteśmy mężczyznami albo kobietami. Natomiast sytuacja nie jest taka jednoznaczna. To jest tak, że płeć, która została nadana przy narodzinach, jest tylko jednym z wymiarów płci, płcią metrykalną, natomiast tych wymiarów płci jest znacznie więcej. I to jest tak, że funkcjonują osoby, które nie utożsamiają się z tą płcią, która została im przy narodzinach nadana przez lekarza czy lekarkę, osobę, która odbierała poród. Mało tego, są też takie sytuacje, gdy rodzi się dziecko, któremu lekarz czy lekarka nie jest w stanie określić płci na podstawie wyglądu genitaliów, bo na przykład takie dziecko ma zróżnicowane cechy płciowe. Także odpowiadając na pani pytanie, no zazwyczaj rodzice wiedzą tylko tyle, że jak jest penis, to mamy chłopca, jak jest wagina, to mamy dziewczynkę, natomiast sytuacja nie jest wcale taka prosta. A proszę mi w takim razie powiedzieć, bo część uważa, że tak zwana płeć psychologiczna to jest fanaberia. Okej. Jak się bierze płeć psychologiczna? Co to jest? Właściwie bardziej precyzyjnym określeniem jest tożsamość płciowa, czyli poczucie przynależności do płci. Tożsamość płciowa to jest podstawowa warstwa seksualności człowieka, która właściwie odpowiada na pytanie, kim jestem? Mężczyzną, kobietą, osobą, nie mam żadnej płci. Możliwości odpowiedzi na to pytanie jest bardzo wiele, natomiast absolutnie to nie jest fanaberia. Tożsamość płciowa to jest właściwie ten pierwszy podstawowy wymiar naszej seksualności. Kiedy określamy to, kim jesteśmy, to możemy później określić inne warstwy seksualności, na przykład orientację seksualną. Więc to jest tak, że tożsamość płciowa jest czymś zupełnie podstawowym i naturalnym i nie ma takiej możliwości, żeby tożsamość płciowa była fanaberią, ponieważ to my same doskonale wiemy, jakiej jesteśmy tożsamości płciowej. Jak się czuje tożsamość? W sensie, w jaki sposób ktoś opisuje, czy kim on jest, jeżeli rzeczywiście najprościej jest powiedzieć, jakie są genitalia, tak? Więc co to oznacza tożsamość płciowa, jeżeli to nie jest tylko biologia? Tożsamość płciowa, tak jak nazwa mówi, to jest tożsamość. A w psychologii mówimy, że tożsamość to jest coś, co jest stałe. Na zasadzie takiej, że budzę się, zasypiam i dalej wiem, że jestem ciągle tą samą osobą. Więc tutaj tożsamość płciowa to też jest taki konstrukt, który nazywa pewną stałość w przeżywaniu swojej płciowości. Tożsamość płciowa jest niezależna od genitaliów, niezależna od ekspresji płciowej, czyli ona jest kwestią wewnętrzną i autonomiczną. To jest tak, że człowiek wie wewnętrznie, jakiej jest płci i określa ją na podstawie swoich odczuć, czy ta tożsamość jest męska, kobieca, czy niebinarna, czyli ani męska, ani kobieca. Także tutaj najczęściej jest tak, że już w najmłodszych latach dzieciństwa ludzie wiedzą, jaka jest ich tożsamość płciowa. Badania pokazują, że dzieci już w wieku mniej więcej 4-6 lat są w stanie powiedzieć, czy są chłopcem, czy dziewczynką i określić to na podstawie swojego poczucia. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, że dzieje się to w okresie dojrzewania, kiedy osoba transpłciowa uświadamia sobie, że jej tożsamość płciowa jest inna niż ta, która została nadana przy narodzinach, czyli odczuwa wtedy dysforię płciową, stan niezgodności płciowej, że ciało i to, jak ta osoba funkcjonuje w społeczeństwie, jest niezgodne z tym, jak ona sama siebie przeżywa. Także tożsamość płciowa to jest kwestia bardzo indywidualna, której nie da się zmierzyć ani ocenić żadnym testem.
Przecież właściwie jedyny sposób, w jaki ja mogę dowiedzieć się, że druga osoba jest danej płci, no to jest kwestia pytania, a nie zawsze też odpowiedź musi być zgodna z prawdą, bo żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie bycie osobą transpłciową i niebinarną jest niezwykle zagrażające dla zdrowia i życia, więc wydaje mi się, że no, nie ma tutaj takiej prostej metody na to, żeby w jakikolwiek sposób sprawdzić czyjąś tożsamość płciową. Ja chcę jednak bardziej, jeszcze bardziej podrążyć tę kwestię odczuwania. Dlatego chciałam sprowadzić to do takich tak parteru, tak, żeby każdy był w stanie to zrozumieć. Jak pan mówi, że to jest subiektywne odczuwanie, czy się chłopcem, czy dziewczynką, czy nie się ani jedną, ani drugą płcią. Co dokładnie to oznacza być chłopcem czy dziewczynką? Czy, ponieważ część też jest oczywiście wielka dyskusja na temat tego, czy płeć jest społecznie uwarunkowana, czy biologicznie, czyli co to znaczy odczuwać, że jestem chłopakiem, czyli że wolę, nie wiem, bawić się chłopięcymi zabawkami, wolę przybywać jako dziecko bardziej z chłopakami. Co to dokładnie oznacza? Nie lubię różowego. Już tłumaczę. Na pewno nie oznacza to nie lubię różowego, tak odnośnie ostatniego zamieszania wokół tego, co chłopcy mogą robić, a nie mogą. To jest tak, że te rzeczy, o których pani powiedziała, czyli zabawa samochodzikami, różowy, to wszystko jest kwestia płci społeczno-kulturowej, czyli gender, tego, jak nasze społeczeństwo wyobraża sobie to, jak powinni się zachowywać chłopcy, jak powinny się zachowywać dziewczynki. Natomiast to jest coś zupełnie niezależnego też od płci w wymiarze biologicznym, czyli na przykład płci genetycznej, genitalnej, hormonalnej i tak dalej. Więc tutaj jakby na poziomie biologicznym są pewne różnice między organizmami, które są męskie i kobiece, czy to jeżeli chodzi o budowę ciała, czy też nawet funkcjonowanie mózgu. Są badania na neuroobrazowaniu mózgu, które pokazują, że osoby transpłciowe, jeżeli chodzi o funkcjonowanie mózgu, działają podobnie jak osoby tej płci, z którą się utożsamiają. Co pokazuje, że tożsamość płciowa jest też kwestią neurologiczną osadzoną w budowie mózgu. Jeżeli zbadamy mózg na przykład trans kobiety i kobiety, która została przy narodzinach uznana za kobietę, no to wtedy zobaczymy, że te mózgi funkcjonują w miarę podobnie, co pokazuje, że jest też złożoność na poziomie biologicznym. Natomiast warto pamiętać o tym, że to, że na przykład córka bawi się samochodzikami, czy syn chce ubrać sukienkę, nie oznacza automatycznie, że osoba ta jest transpłciowa, czy że będzie w przyszłości transpłciowa. Można takie dziecko nazwać na przykład nonkonformistycznym płciowo, czy można powiedzieć, że jego rozwój jest atypowy płciowo, co jakby nie jest oczywiście żadnym zaburzeniem ani problemem. Problemem to może być dla społeczeństwa, które takie dziecko będzie dyskryminować, natomiast samo w sobie takie dziecko się rozwija zupełnie normalnie, więc to jest trochę tak, że to pani pytanie jest takie bardzo głębokie, bo właściwie my nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, co to znaczy być mężczyzną czy być kobietą, bo w każdej kulturze to oznacza coś zupełnie innego i bycie mężczyzną w Polsce to jest zupełnie coś innego niż bycie mężczyzną w innych częściach świata, więc ta dyskusja na temat męskości, na temat kobiecości, co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy być kobietą, ona jest taka bardzo binarna, zamykająca też całe spektrum tożsamości, które są gdzieś pomiędzy i stawiająca ludzi w takich bardzo sztywnych ramach, których też no, większość ludzi jednak nie wpasowuje się. Nie ma czegoś takiego jak 100% mężczyzna, 100% kobieta. To jest tak, że większość ludzi funkcjonuje na spektrum i też androgeniczność, czyli funkcjonowanie gdzieś takie psychologiczne między płciami, to jest właściwie takie funkcjonowanie, które w dzisiejszych czasach się najlepiej sprawdza, ponieważ to jest tak, że te osoby, które są androgeniczne, im jest łatwiej w XXI wieku poradzić sobie na rynku pracy czy w systemie edukacji. A takie ścisłe trzymanie się męskości czy kobiecości no nie zawsze już jest po prostu ewolucyjnie przystosowawcze. Do tego zaraz wrócimy, to jest bardzo ważny temat, ale chciałam podsumować w takim razie, ile mamy warstw, czyli mamy gender, czyli warstwa społeczno-kulturowa, czyli to, w jaki sposób dane społeczeństwo, dana kultura definiuje, co to oznacza być kobietą i mężczyzną.
Mamy warstwę czysto taką biologiczną, wynikającą z tego, jakie mamy genitalia, jak zostaliśmy zaklasyfikowani. Mamy warstwę neurologiczną, czyli w jaki sposób też funkcjonuje nasz mózg i w jaki sposób funkcjonuje pewnie system hormonalny, bo to wszystko jest powiązane. Więc te wszystkie warstwy tak naprawdę decydują o naszej płci, natomiast w naszym społeczeństwie jest przyjęte, że tylko warstwa biologiczna, taka najbardziej widoczna, czyli genitalia, decydują o tym, czy jest się płciowym, czyli pomijane są te wszystkie inne warstwy. Tak? Dokładnie. I jest też to wszystko pojmowane w taki bardzo kategoryczny sposób, czyli często uważa się, że płeć społeczno-kulturowa jest związana z biologią, że na przykład to tak po prostu jest, że kobiety rzadziej robią to, to tak po prostu jest, że mężczyźni nie segregują śmieci, bo oni tacy już są po prostu. A to jest też kwestia po prostu wychowania i socjalizacji, więc społeczeństwo też czasami pomija po prostu te kwestie związane z wpływem kultury i woli patrzeć na to, że to jest wynik po prostu biologii na zasadzie boys be boys i tak dalej, co jakby wcale nie jest prawdą. To co jest biologią, a co jest społeczno-kulturowe? Czy możemy, ja wiem, że pewnie granica nigdy nie jest sztywna, ale czy mniej więcej możemy powiedzieć, co jest pod wpływem kultury, a co jest takie biologiczne, biologiczne i nie możemy mieć do kogoś pretensji? Czyli na przykład mózg męski jest ukształtowany tak, że ewolucyjnie, że reaguje na problemy. Czyli to jest, ja zawsze mówię na moich wykładach, że to jest właściwie tortura, opowiadanie swojemu mężczyźnie, jaki miałeś problem w ciągu dnia i oczekiwać, że on ci nie poradzi niczego, bo on nie jest ewolucyjnie tak wykształcony. Ma, jest problem, jest rozwiązanie. Tak ma. To jest czysta biologia, jaką funkcjonuje. Można go poprosić, można go wyuczyć siebie, tak? On może się nawet zgodzić na to, ale generalnie to nie jest naturalne biologicznie dla mężczyzn tak funkcjonować. Czy mamy jakieś wskaźniki, które możemy powiedzieć, że biologicznie takie rzeczy odpowiadają za to, jak się czuje płeć, a reszta to jest społeczno-kulturowe. Nie jest to oczywiście jednoznaczne, tak jak pani zauważyła, natomiast możemy zobaczyć na podstawie badań, że niektóre takie poglądy, które funkcjonowały od bardzo dawna, jesteśmy w stanie już teraz obalić. Na przykład pogląd, zgodnie z którym dziewczynki gorzej uczą się matematyki, ponieważ po prostu są mniej zdolne w tym temacie. Badania pokazują, że nie jest to wcale prawda. Badania dotyczące uprzedzeń, czy to płciowych, czy związanych z kolorem skóry, pokazują, że osoby, które należą do mniejszości, czyli na przykład osoby ciemnoskóre, czy kobiety, w sensie oczywiście takim politycznym, bo kobiet tak naprawdę jest więcej w społeczeństwie, więc nie są wcale mniejszością liczbową. Natomiast no, badania jakby pokazują, że osoby, które należą do mniejszości, one internalizują w sobie uprzedzenia i potem rzeczywiście gorzej sobie radzą z jakiegoś przedmiotu, jeżeli od małego słyszą, że to nie jest dla dziewczynek, ty się do tego nie nadajesz. To jakby samo to już powoduje, że socjalizacja przebiega zupełnie inaczej. I myślę, że w przypadku tej rozmowy o problemach także, że trochę to jest tak, że nasze społeczeństwo mówi chłopcu, że powinien, jak się przewróci, się otrzepać i pobiec dalej, nie zajmować się tym. Natomiast kiedy dziewczynka się przewróci, to jest sytuacja, poprawianie, czyszczenie, rozmowa i tak dalej. Więc jakby samo to pokazuje, że społeczeństwo inaczej podchodzi do tych dwóch sytuacji. Więc myślę, że to rozmawianie o problemach w wykonaniu mężczyzn, ono też może być związane z wychowaniem, że jednak wychowanie chłopca nie polega na tym, że rozmawia się o problemach, analizuje jego emocje, tylko raczej zajmuje się takimi emocjami bardzo skrajnymi, czyli na przykład złość, agresja, kiedy takie coś się dzieje, no to wtedy jest rozmowa z chłopcem, natomiast całe spektrum innych emocji już nie jest aż tak istotne. To prawda, że chłopcy w ogóle nie są uczeni emocji, nie znają alfabetu często emocji w wielu kulturach, nie tylko jakby w naszej, natomiast bo ważne jest, żeby też powiedzieć sobie szczerze, istnieją biologiczne różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami, że my teraz cały czas próbujemy, jest teraz taka narracja, że próbujemy pokazać, że my wszyscy jesteśmy jednakowi, jesteśmy równi, ale nie jednakowi, prawda? Są różnice biologiczne pomiędzy odczuwaniem siebie jako kobiety i odczuwaniem siebie jako mężczyzny. Oczywiście, różnice są na poziomie anatomicznym, na poziomie genetycznym, na poziomie genitalnym. To jakby nie ulega wątpliwościom, że organizm męski i kobiecy się od siebie różni na poziomie biologii. Natomiast to też nie znaczy, że to jest takie jednoznaczne, bo trzeba pamiętać, że między tymi dwiema
płciami, nawet w wymiarze biologicznym istnieje coś takiego jak interpłciowość, czyli zróżnicowany rozwój cech płciowych, sytuacja, w której u osoby dochodzi do zróżnicowania w różnych wymiarach płci biologicznej, czyli na przykład wewnętrzne narządy płciowe, to mogą być jajniki albo jądra, różnią się od tych, które są na zewnątrz. I na przykład rodzi się osoba, która ma waginę, ale jednocześnie wewnątrz organizmu ma na przykład szczątkowe jądra. I taka osoba później jest niepłodna. Taka osoba później na przykład nie ma miesiączki. I w okresie dojrzewania dowiaduje się, że jej płeć biologiczna tak naprawdę jest nieco inna niż na początku zakładano na podstawie wyglądu samych genitaliów. Więc ta sytuacja biologiczna też nie jest taka jednoznaczna. Widzę pani minę, że jest pani zmieszana, co jakby pokazuje, że no ta sytuacja jest taka bardzo różnorodna. Jestem zmieszana, jakby nie dlatego, że mi się to wydaje nie dziwne, bo to rozumiem, że to się zdarza, ale cały czas próbuję dojść, co to w takim razie oznacza psychologiczne odczuwanie płci. Bo to, że możemy być, bo cały czas sprowadzamy jednak to do takich pierwszych, najważniejszych, najbardziej wyrazistych naszych atrybutów płciowych. Natomiast co to tak naprawdę oznacza? Czyli jak ja myślę sobie, że jestem kobietą zdecydowanie, a nie mężczyzną, co to dla mnie oznacza? Co ja w sobie, jakby dlaczego ktoś bym powiedział, Julia, jesteś mężczyzną, gdyby ktoś tak przyjął, ja powiedziałam zdecydowanie nie. Co to jest? Jaki jest nasz rdzeń taki, że mówimy, kiedy pana słynny case z Bartkiem, dlaczego on odczuwał, będąc ile, 5 lat ma Bartek, że on jest zdecydowanie chłopcem, a nie jest już Zosią? Co to takiego jest? Okej, to spróbujmy to pytanie przełożyć do pani. Skąd pani wie, że jest pani kobietą? Skąd ja wiem, że jestem kobietą? No, u mnie jest bardzo dużo tych społeczno-kulturowych rzeczy, czyli ja jestem bardzo płaksiwa, jestem bardzo emocjonalna, ja uwielbiam i ja to absolutnie używam do tego, żeby dać jakieś usprawiedliwienie temu, że jak ja robię focha, mówię, no jestem kobietą, mogę sobie pozwolić. Uwielbiam wszystkie kolorowe rzeczy i mi to uchodzi na sucho, tak, versus na przykład uważam mężczyznom jest to trochę z tym gorzej. Ja zdecydowanie bardziej jestem taka ekspresyjna, co w mojej definicji, chociaż latonosi też są mężczyźni oczywiście ekspresyjni, ale uważam, że taką za moją pewną delikatność w postrzeganiu świata, uważam, że to jest bardzo kobiece, stąd absolutnie nie identyfikuję się, nie mam w ogóle żadnych skłonności rywalizacyjnych. Żadnych, zero. Dla mnie jedyny sport to jest joga, gdzie swój kawałek podłogi i to również definiuję jako takie bardzo kobiece. Co oczywiście, bo mnie feministki teraz zjadły, mówiąc o tym, że kobiety też są rywalizacyjne, co jest zgodne z prawdą i tak dalej. W związku z tym nie wiem, co to jest w takim razie, to jedna rzecz, która określa, dlaczego jesteś kobietą. Przecież to, że nie umiem, to, że jestem płaksiwa, nie znaczy, że jakby mężczyźni nie są też, którzy sobie płaczą nawet na reklamach. Więc co to jest? Dokładnie. To wszystko, co pani pokazała, pokazuje, że tożsamość płciowa jest kwestią bardzo subiektywną, że to my po prostu sami i same wiemy, jak wygląda sytuacja. I rozmawiając z osobami transpłciowymi, najczęściej określamy tę tożsamość płciową na podstawie zaprzeczenia. Czyli jeżeli osoba transpłciowa zaprzecza temu, że te zmiany, które zachodzą w ciele, czyli na przykład pojawia się miesiączka, zaczynają rosnąć piersi i na przykład mój pacjent wtedy zaczyna odczuwać dysforię płciową, czyli nie zgadza się na to. Zaczyna się bindować, czyli spłaszczać klatkę piersiową. Zaczyna na przykład prosić bliskie osoby, żeby zwracały się do niego w formach męskich. To tutaj najczęściej to polega na zasadzie zaprzeczenia, czyli osoba widzi, że na przykład ciało czy społeczne wymagania co do tej osoby nie odpowiadają temu, jak ona sama się czuje. Więc to bardzo często przebiega właśnie w ten sposób, czyli nie na zasadzie takiej afirmacji, że ja czuję, ja wiem, tylko bardziej na zasadzie ja wiem, kim nie jestem.
W przypadku osób cispłciowych, czyli takich, które rodzą się i utożsamiają z daną płcią, która przy narodzinach została im nadana, sytuacja jest bardzo prosta, ponieważ to jest tak, że jeżeli ja utożsamiam się z tą tożsamością, która została mi nadana przy narodzinach, no to jakby całe życie podążam pewnym utartym schematem, czyli zostałem urodzony jako chłopiec, całe życie zwracano się do mnie jako do mężczyzny, takie były wobec mnie oczekiwania i ja się czuję z nimi spójny. Natomiast w sytuacji, gdy jest osoba transpłciowa czy niebinarna, no to ta osoba nie czuje się zgodna z tym, jakie są wobec niej stawiane wymagania, czy jak wygląda ciało tej osoby. I w takiej sytuacji, gdyby na przykład pani nie była kobietą i ja na przykład w tej rozmowie zacząłbym mówić, że o, widzę, że pani jest taka płaczliwa, hi, 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 no to na przykład pani mogłaby zaprotestować i powiedzieć, że no nie, że jakby pani, to, że pani jest płaczliwa, to nie znaczy wcale, że musi być pani kobietą, bo mężczyzna też może, więc widać, że ta sytuacja jest bardzo zawiła i to wszystko w przypadku postępowania z osobami transpłciowymi opiera się na stałości przeżywania, czyli podręczniki i klasyfikacje mówią o tym, że tożsamość transpłciowa musi trwać. W przypadku osób dorosłych to jest minimum 2 lata, więc to nie jest tak, że jak niektóre... Ile jeszcze raz? Dziecka, w przypadku dziecka? W przypadku dziecka to jest 0,5 roku. Jeżeli chodzi o stwierdzenie zaburzeń tożsamości płciowej w dzieciństwie według podręcznika, więc jakby tu te klasyfikacje są inne. Natomiast to pokazuje, że to nie jest tak, jak niektóre środowiska myślą, że osoba może zmieniać w ciągu dnia tożsamość płciową i przechodzi proces korekty płci, tylko przeżywanie płciowości musi być stałe, żeby osoba przeszła proces korekty płci. Więc to pokazuje, że jakby to nie jest kwestia, którą jesteśmy w stanie zamknąć w jakimś konkretnym pudełku i stwierdzić, że to jest mężczyzna, to jest kobieta. No, takie pytanie, które też bardzo wiele osób dręczy, którzy się nie zgadzają z konceptem, że jest więcej niż dwie płci lub że ktoś może być inną płcią, czyli skąd to się bierze? No to jest kwestia różnorodności płciowej i kwestia uwarunkowana biologicznie. Badania, czy to dotyczące mózgu, czy rozwoju płodu, pokazują, że jest pewien dowód biologiczny na to, że część osób nie utożsamia się z tożsamością, która została im nadana przy narodzinach. I tutaj również w przypadku niebinarności możemy zobaczyć, że są takie społeczeństwa i kultury na świecie, w których rozróżnia się więcej niż dwie płcie. Są kraje, w których to jest jakby kwestia kulturowa, a są kraje, w których to jest nawet kwestia na poziomie prawa, że obywatele i obywatelki, osoby mają możliwość wpisania w dowodzie więcej niż dwóch płci, więc jakby to nie jest kwestia taka, że jeżeli coś nie występuje w kulturze judeochrześcijańskiej, czy że nie występuje w Europie, to nie znaczy, że w innych częściach świata tego nie ma. Także jakby kwestia tego, że są więcej niż dwie płcie, jest również na poziomie biologicznym, ponieważ tak jak mówiłem, jeżeli mamy do czynienia z interpłciowością, czyli zazwyczaj mamy hormony 46XY, czyli mężczyzna, 46XX, czyli kobieta, dochodzi do różnego rodzaju zróżnicowania także tutaj, gdzie są na przykład dodatkowe pary chromosomów, czy gdzie na przykład dochodzi do zróżnicowania między genitaliami i wtedy ta płeć biologiczna tej osoby też nie jest płcią męską czy kobiecą, tylko inną, więc jakby to pokazuje, że ten świat jest bardziej zróżnicowany. I to, że ludzie... Nie, proszę dokończyć, przepraszam. I to, że ludzie określają się jako osoby niebinarne, czyli nie będące ani mężczyznami, ani kobietami, to też nie jest kwestią zaburzenia, tylko przeżywania swojej tożsamości płciowej. Osoby niebinarne najczęściej funkcjonują gdzieś pomiędzy płciami, czyli na przykład decydują się na przejście tranzycji, na przyjmowanie hormonów, ale na przykład nie decydują się na wszystkie operacje. Czyli na przykład decydują się na pewne modyfikacje w swoim wyglądzie czy pewne elementy korekty płci, ale nie wszystkie. Czasami niektórym osobom niebinarnym wystarczy na przykład tranzycja społeczna, czyli żeby zmienić sposób zwracania się, żeby zmienić imię, zmienić wygląd, ale na przykład nie przechodzą procedury sądowej. Więc to są kwestie bardzo indywidualne, które jakby odpowiadają też potrzebom danej osoby.
Moje pytanie to bardziej jest tak, czy są jakieś biologiczne uwarunkowania, dla których my możemy tak się czuć? Czyli na przykład, czy możemy, nie wiem, przeprowadzić jakieś więcej testów, nie wiem, mózgu, genów i tak dalej, żeby powiedzieć, że rzeczywiście są to pewne, nie chcę powiedzieć anormalnie, ale coś, co odbiega od standardów, od normy i z tego powodu czuje się tak, że twoja płeć biologiczna przypisana ci przy urodzeniu nie jest zgodna z twoją taką tożsamością płciową. Czy to jest czy to jest możliwe, że to jest jednak zawsze wpływem biologii, czy nie wiemy tego? No, nie ma żadnych dowodów na to, że transpłciowość czy niebinarność jest spowodowana wychowaniem. To jest tak, że niezależnie od tego, jak jest wychowywane dziecko, jakiej płci są rodzice, tutaj to jest kwestia po prostu w miarę stała, że we wszystkich społeczeństwach jest taki sam procent osób, które nie utożsamiają się z płcią nadaną przy narodzinie. To jest bardzo różnie, to są niewielkie liczby, natomiast badania pokazują, że częściej sytuacja taka jest w przypadku osób, które urodziły się jako dziewczynki, czyli że częściej dochodzi do tranzycji w kierunku męskim niż do tranzycji w kierunku żeńskim. Natomiast są dowody biologiczne pokazujące, że budowa mózgu czy funkcjonowanie mózgu u osób transpłciowych jest inne niż u osób cispłciowych, jakby zgodnych biologicznie, więc to pokazuje, że mózgi osób transpłciowych funkcjonują podobnie jak mózgi osób, z którymi utożsamiają swoją płeć, więc jakby jest bardzo wiele dowodów na to, że to zjawisko jest na poziomie biologicznym, że to nie jest kwestia mody, wpływu mediów, czy kwestia po prostu przemian kulturowych. Przemiany kulturowe pozwalają tym osobom na ujawnianie się i na to, że częściej mogą o tym po prostu głośno mówić i zabiegać o swoje prawa, natomiast udział procentowy tych osób w społeczeństwie zawsze był taki sam. Bo to jest w wielu plemionach tak naprawdę trzecia płeć uważa się za taką płeć szczególną, że w wielu plemionach uważa się, w Ameryce Łacińskiej uważa się, że to jest ktoś, kto jest taki, ma szczególny zmysł, jest prawie na obok szamana lub czasami jest szamanem, czyli osoba jest, która jest, tam w niektórych mówi się, że jest ponadpłciowa, a nie pomiędzypłciowa, czyli jest coś, gdzie jest, więc to rzeczywiście jest bardzo kulturowe i to jest w naszej kulturze jest tak, że my uważamy to za dziwne, a nie za szczególne, bo tak naprawdę to jest również kwestia tego, jak do tego podejdziemy. Dlaczego ludziom to tak przeszkadza, że jest ktoś, kto, jeżeli ja jestem Julia i w pewnym momencie bym poczuła, że jestem bardziej Julian, to dlaczego ludzie mają taki problem z tym, żeby mi to dać? Bo to jest sytuacja niejednoznaczna, czyli ludzie mają taką potrzebę poznawczą domknięcia, żeby wszystko było bardzo jednoznaczne, czarno-białe, a jeżeli okazuje się, że coś jest szare, to budzi niepokój, zagrożenie. Sytuacja, w której jest jakby osoba, która nie wpasowuje się w takie społeczne normy, to powoduje, że grupa czuje się zagrożona. Dlatego najczęściej, kiedy dochodzi do jakiegoś kryzysu ekonomicznego, to społeczeństwa wybierają sobie wrogów, osoby, które obwiniają o to, że dochodzi do jakiegoś problemu. I tutaj też jest tak, że jeżeli osoba jest niejednoznaczna, jeżeli osoba jest na przykład niebinarna, mówi, że nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, to osobom, które pojmują świat w taki bardzo prosty, binarny sposób, to powoduje uczucie lęku i zagrożenia. A ludzie, jeżeli się czegoś boją, to atakują. To łatwiej jest zniszczyć niż zrozumieć i zaakceptować. Więc to jest trochę bardzo prosty mechanizm. Natomiast to jakby absolutnie nikogo nie usprawiedliwia i nie powoduje, że jesteśmy w stanie zaakceptować transfobię czy ambifobię i stwierdzić, że te osoby po prostu nie rozumieją, więc mają prawo nienawidzić. Nie, myślę, że do nas po prostu należy to, żeby zrozumieć i nauczyć się zaakceptować. Bo tak naprawdę no, nam w niczym nie zagraża, że ktoś uważa, że jest mężczyzną, nie jest kobietą. W niczym nam nie zagraża niebinarność. To jest kwestia całkowitego braku rozumienia, że tak może być. Albo się wszystko nagiąć, prawda? Proszę mi powiedzieć, jak osoba jest niebinarna, czyli nie czuje się ani kobietą, ani mężczyzną. Jak ona siebie definiuje? Czyli kim się czuje? Najczęściej taka osoba czuje się po prostu osobą. I to jest bardzo
zręczne w naszym języku, że osoby niebinarne najczęściej mówią właśnie o sobie, że są osobami, czyli są mężczyźni, kobiety i osoby. Dlatego na przykład ja bardzo często prowadząc wykłady czy zwracając się do ludzi mówię właśnie drogie osoby, ze względu na to, że jest część osób, które nie są ani mężczyznami, ani kobietami. I to jakby jest sytuacja, w której możemy spróbować dostosować nasz język do tej sytuacji. Część osób niebinarnych mówi, że jest gdzieś pomiędzy płciami, że na przykład są po prostu gdzieś po środku między męskością a kobiecością. Są takie osoby niebinarne, które mówią, że nie są ani tym, ani tym, albo że w ogóle nie mają żadnej płci, czyli są na przykład neutralne płciowo. Także ten sposób definiowania siebie jest bardzo różnorodny i tak samo różnorodne są formy, w jakich osoby niebinarne proszą, żeby do nich mówić. Zazwyczaj to jest tak, że używają zaimków alternatywnych, czyli jeżeli płeć przy narodzinach została oznaczana jako kobieca, to taka osoba używa męskich zaimków, żeby pokazać, że ta płeć jest alternatywna, ale są też takie osoby niebinarne, które na przykład proszą o to, żeby mówić do nich w formach bezpłciowych, czyli żeby rozmawiając z nimi nie używać żadnych zaimków płciowych. Też Fergus tak się na to uśmiecha, bo my jesteśmy obydwoje bardzo dużymi fanami Petersona, który i często osoby niebinarne bardzo go nie lubią, mówiąc, że on odmawia im mówieniem tak, jak oni chcą, natomiast Peterson nigdy nie odmawia, tylko że uważa, że to jest łamanie też wolności słowa, że ktoś narzuca, jak należy o tym mówić. Czy pan uważa, że należy narzucić, jak należy mówić do jakiejś osoby? Uważam, że wymaga tego nasza kultura. Jeżeli człowiek mówi, proszę, żebyście mówili do mnie tak i tak, to ja nie widzę w tym żadnego problemu. I wolność słowa kończy się tam, gdzie kończy się wolność drugiej osoby. Więc jeżeli osoba czuje się urażona, czuje przykrość, no to jakby nie możemy mówić o tym, że to jest wolność. Wolność słowa nie polega na tym, że mówimy wszystko i nic nas nie obchodzi, tylko że możemy powiedzieć wszystko, ale w pewnych granicach. Czyli jeżeli kogoś obrażamy, czy odbieramy komuś człowieczeństwo, no to to już nie jest w porządku. Więc ja myślę, że jakby to polega raczej na takiej naszej dobrej kulturze i humanitaryzmie, żeby do ludzi zwracać się tak, jak sobie życzą. Przecież gdyby pani powiedziała mi na początku rozmowy, że nie używa pani swojego imienia, tylko jakiegoś pseudonimu, bo nie lubi pani tego imienia albo źle się pani kojarzy, no to myślę, że gdybym ja ciągle mówił do pani po imieniu, no to byłoby to po prostu niemiłe i to byłby brak kultury, gdybym zwracał się cały czas tak, jak pani sobie właśnie nie życzy. Więc myślę, że to jest sytuacja bardzo prosta. Nawet nie wie pana, czy identyfikuję z tym problemem, dlatego że ja od lat wszystkim powtarzam, że nienawidzę skrótów mojego imienia w postaci Julcia i Julka. I muszę panu powiedzieć, że ludzie z uporem maniaka tak do mnie mówią. I czasami jest tak, że mogę zwrócić uwagę, niektórzy uważają, że to już po co ja sobie tam nie odpuszczę i tak dalej, ale czasami zdarza się tak, że klient 4 godziny prezentacji i on cały czas do mnie mówi Julcia, więc to jest tak, że mi mózg tak z nokciami po szybie. Okropne to jest, więc ja akurat to bardzo rozumiem i absolutnie uważam, ja na moich szkoleniach zawsze, jak są te przylepiamy etykietki, mówię, proszę napisać tak, jak lubicie, żeby się do was zwracało. Bo absolutnie uważam, że to jest kwestia kultury osobistej i że zawsze należy to uszanować. Ale czy powinno być takie prawo według pana, że narzucamy, jak powinniśmy mówić? Prawo powinno chronić tożsamość płciową, czyli w prawie powinien być zapis dotyczący zakazu dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową. I z czym to się wiąże? Prawo powinno chronić osoby, które należą do mniejszości przed dyskryminacją, czyli przed sytuacją, w której na przykład trans kobiecie odmawia się prawa do korzystania z toalety dla kobiet, czy na przykład odmawia się trans mężczyźnie korzystania z plakietki z męskim imieniem. Natomiast prawo jakby nie narzuca tego, że masz do tej osoby powiedzieć w ten i w ten sposób, na przykład w sklepie, bo jakby no to jest sytuacja też losowa. Ludzie najczęściej używają takich zaimków jak widzą, czyli polegają na stereotypie i działają bardzo szybko. Więc ja myślę, że raczej powinniśmy i powinnyśmy zmierzać do tego, żeby edukować, a nie nakazywać, bo nakazy powodują bunt, więc raczej edukować, natomiast zakazywać dyskryminacji. Amen to that. Po prostu absolutnie się zgadzam. I teraz podsumujmy, jakie są, może nie nawet czy podsumuję, a wyedukujmy, jakie są płcie, jakie jest spektrum, co może się stać.
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o płeć, to skupmy się na sytuacji najbardziej popularnej, czyli na cispłciowości. Sytuacji, kiedy rodzi się osoba i zostaje nazwana przez lekarza czy lekarkę chłopcem i tym chłopcem się później czuje i tak samo w przypadku dziewczynek i kobiet. To jest cispłciowość. Natomiast wszystkie pozostałe sytuacje, kiedy osoba nie czuje się jako osoba tej płci, która została nadana przy narodzinach, to jest transpłciowość. I teraz osoby transpłciowe mogą być binarne i niebinarne. Czyli jeżeli są binarne, to znaczy, że na przykład jest tranzycja w kierunku męskim, tranzycja w kierunku żeńskim. Natomiast są też osoby niebinarne, czyli takie, które nie są ani mężczyznami, ani kobietami. I tutaj też dochodzi do bardzo dużego zróżnicowania. Są na przykład osoby agender, czyli apłciowe, które nie mają żadnej płci. Są osoby gender neutral, neutralne płciowo, które też nie utożsamiają się z żadną płcią. Czy na przykład są osoby bigender, które czują się jednocześnie i mężczyzną, i kobietą. I tu jeszcze gdzieś pod tym wszystkim jest interpłciowość, czyli sytuacja, w której na poziomie biologicznym dochodzi do zróżnicowania, czyli nie na poziomie tożsamości, odczuwania, tylko na poziomie samej biologii dochodzi do tego, że rozwój cech płciowych przebiega w sposób zróżnicowany, więc jakby płeć nie jest oczywiście nawet w takim wymiarze psychologicznym, gdzie mamy męskość i kobiecość i pomiędzy mamy androgynię, czyli sytuację, w której osoba czerpie i z jednej, i z drugiej płciowości. No to wszystko jest bardzo zróżnicowane, co oczywiście nie oznacza, tak jak mówią niektóre prawicowe czy religijne media, że lewica twierdzi, że jest 70 ileś płci, bo tak naprawdę to nie jest 70 ileś płci, tylko po prostu każda osoba może określić siebie w sposób indywidualny. Jak to powinno być rozwiązane na poziomie formalnym? Bo w paszportach są one, tak mówimy, kobieta, mężczyzna, czasami jest tak, że inne. I to jest dla Pana ok? Czy uważa Pan, że powinniśmy mieć większą ekspresję tego, żeby nazwać siebie, kim jesteśmy? Czy to jest ważne w ogóle dla takich osób? Tak, dla takich osób jest bardzo ważne, żeby ich sytuacja prawna była unormowana i wprowadzenie takiego rozwiązania, jak jest na przykład w Niemczech, w Australii, w Nowej Zelandii, czyli gdzie jest opcja X. Jest mężczyzna, kobieta albo X, to jest najlepsze, co może być zrobione. To jest jakby bardzo duży krok w stronę różnorodności i uznania tożsamości osób, które nie są mężczyznami i kobietami. Mhm. Czy osoba androgeniczna to jest to samo, co osoba niebinarna? Można powiedzieć mniej więcej, że jakby androgeniczna to znaczy, że ma cechy przypisane zarówno tej, jak i tej płci, natomiast niebinarność to już jest kwestia tożsamości. Czyli to jest tak, że ja mogę mieć cechy i takie, ale przecież mogę się czuć cały czas mężczyzną, więc jakby to androgeniczność się odnosi bardziej do cech płciowych, a niebinarność do tożsamości. Czyli niebinarność bardziej to jest z poczucia psychologicznego, androgeniczność bardziej z poczucia biologicznego. Nie, androgeniczność to są bardziej cechy, czyli jeżeli mówimy o kimś, że ma androgeniczną urodę, to znaczy, że ta uroda nie jest ani męska, ani kobieca. Okej. Okay. Tylko taka mieszana. Jak takie osoby dają sobie radę z definiowaniem, co jest dla nich, nie wiem, w życiu ważne, kogo kochają, jak kochają, w jaki sposób, czy to oznacza, że oni są, kochają tą samą płeć, z którą się identyfikują, czy na odwrót, jak to zazwyczaj wygląda w kwestii takiej miłości i relacji z innymi osobami? Oczywiście u osób transpłciowych i niebinarnych jest tak samo jak u osób cispłciowych, czyli są zarówno osoby homo, bi, hetero, pan i aseksualne, tak jak w populacji ogólnej, czyli to nie jest tak, że jeżeli osoba jest transpłciowa, to automatycznie jest na przykład heteroseksualna, czy automatycznie jest homoseksualna. Osoby te tworzą różne związki, tak samo jak osoby cispłciowe. Tutaj tylko jakby pojawia się oczywiście zawsze kwestia genitaliów i problemów w randkowaniu, że jeżeli dochodzi do randkowania pierwszych miłości, to osoby transpłciowe mają często trudność w tym, żeby rozpocząć życie seksualne, ze względu na dysforię płciową i na odrzucanie swoich genitaliów. Są takie osoby, które sobie z tym radzą albo nie odczuwają takich silnych odczuć i na przykład wchodzą w życie seksualne i romantyczne, ale nie wszystkie. Więc oczywiście w przypadku osób transpłciowych niestety
to randkowanie bywa utrudnione, co nie znaczy, że jakby do niego nie dochodzi, bo są udane związki osób transpłciowych, niebinarnych, które funkcjonują zupełnie dobrze. Takie osoby też zakładają rodziny, mają dzieci, czy to biologiczne, czy adoptowane, więc jakby tutaj ta kwestia jest bardzo zróżnicowana. Czy takie osoby powinny, mogą adoptować dzieci? Czy są jakieś badania, które pokazują, że to jest ma niekorzystny wpływ na rozwój dziecka? Absolutnie nie ma niekorzystnego wpływu na rozwój dziecka. Nie ma żadnych takich badań, które by pokazywały, że cechy takie dotyczące różnorodności, czy to na przykład, nie wiem, kolor włosów, oczu, transpłciowość, orientacja seksualna, czy religia, pochodzenie, no nie ma dowodu na to, że takie zróżnicowane cechy wpływają na to, jak będzie się wychowywało dziecko. Raczej gdzieś w psychologii czy psychologii rozwoju człowieka skupiamy się na tym, jacy rodzice są, jak wychowują dziecko i co to robi, niż czy na przykład ci rodzice są trans, homo, hetero, bi, to jakby nie ma znaczenia. Jak rodzic może wspierać dziecko, które jest transpłciowe, jaką ma rozpoznać, że jest transpłciowe, w jaki sposób, bo słynny case Bartka, kiedy argument wielu zresztą, którzy komentowali, ale też pani w przedszkolu, było takie, że dziecko może z tego wyrosnąć, jak będzie tam, nie wiem, pieskiem, czy go też będziemy tak nazywać. Czyli gdzie jest taka granica, kiedy rzeczywiście jest tak, że dziecko ma różne fantazje i możemy myśleć, a kiedy jest, widzimy, że jest jakaś zmiana w nim, jeżeli chodzi o tożsamość, że jest coś innego, inne kryterium niż pół roku, czyli ta stałość, o której pan mówi. I jak my jako rodzice możemy być na to czujni, co możemy zrobić, czego nie powinniśmy robić, do kogo mamy się zwrócić? Wygląda tak, że jeżeli chodzi o dzieci, to tutaj to, co mogą zrobić rodzice, to jest przede wszystkim obserwacja. Natomiast tak jak już mówiłem wcześniej, to nie jest tak, że jeżeli dziewczynka bawi się samochodzikami, a chłopiec lalkami, to znaczy, że będzie osobą trans. Nie. Raczej to polega na tym, że jeżeli dziecko zacznie mówić, że źle się czuje ze swoim ciałem, jeżeli dziecko na przykład będzie mówiło, że odrzuca swoje genitalia, nie chce ich mieć, albo że na przykład w przyszłości wyrośnie na osobę innej płci, czy na przykład dziecko mówi, że nie zgadza się na swoje imię i chce być nazywane inaczej, to są takie wyznaczniki transpłciowości u dzieci. I wtedy jakby to, co należy do rodziców, to jest oczywiście kwestia akceptacji i podążania za tym. Nic się nie stanie, jeżeli rodzice będą przez pół roku mówili do dziecka innym imieniem i ono potem stwierdzi, że wcale tak nie jest i się rozmyśli albo stwierdzi, że się pomyliło i wcale tak nie jest. Natomiast bardzo wiele może się stać, jeżeli rodzice będą usilnie mówili do dziecka inaczej. To jest jakby już kwestia trudniejsza. Czyli najważniejsze tutaj nie skrzywdzić, a bardziej krzywdzimy potencjalnie odrzucając dziecko, niż nawet jeżeli ono zmieni zdanie, to lepiej, żeby zmieniło zdanie, żebyśmy nie daj Boże go skrzywdzili przez te kilka miesięcy. Dokładnie. To jest tak trochę, że to, że mówimy na przykład do dziecka preferowanym imieniem, to jest bardzo prozdrowotne i chroni właściwie dziecko przed zapadalnością na zaburzenia psychiczne. Natomiast badania pokazują, że jest tak, że rodziny, w których dziecko transpłciowe jest odrzucane, to są rodziny, w których częściej dochodzi na przykład do prób samobójczych ze strony takiego dziecka, a gdzie dziecko jest akceptowane, no to ten procent samobójstw znacznie spada, co pokazuje, że tutaj rola rodziców jest bardzo ważna, bo nawet jeżeli dziecko trafi do najlepszego psychologa, seksuologa czy najlepszej psycholożki, seksuolożki i będzie w super terapii, w super wsparciu, to dalej to nie jest tak wartościowe, jak to, jeżeli we własnym domu rodzinnym będzie akceptowane i wspierane. Bo też powiedzmy sobie szczerze, że terapia takich dzieci czy dorosłych polega przede wszystkim na pomocy im w akceptacji, prawda? Dokładnie. To się nazywa terapią afirmatywną, czyli dążymy do tego, żeby osoba siebie zaakceptowała, zrozumiała i żeby pomóc osobie też w podjęciu decyzji, co dalej. Oczywiście to nie polega na narzuceniu, tylko to polega na towarzyszeniu osobie w takim decydowaniu. Na zasadzie tak, ja chcę, czuję, że powinnam przejść proces korekty płci i jakby później dalsze procedury są związane z przygotowaniem opinii, do sądu, z przygotowaniem dokumentów, które jakby pozwolą osobie na to, żeby przez tę procedurę w Polsce przejść.
Czyli tak naprawdę najważniejsza rola rodziców jest tak jak w każdej innej czynności, bycie rodzicem, być po prostu. Być, obserwować, akceptować, nie narzucać swojego zdania, raczej podążać, czyli taka synchronizacja z dzieckiem i budowanie takiej bezpiecznej relacji, przy której ona wie, że nawet jeżeli się pomyli, rodzice będą, że będą wspierać i że nie musi się bać. Dokładnie, ale też warto wspomnieć o chronieniu, że być, akceptować, ale też chronić dziecko, bo sytuacja jest teraz bardzo napięta i niestety coraz częściej słyszę o tym, że w przedszkolach, w szkołach dochodzi do aktów nietolerancji i agresji wobec dzieci, które są nienormatywne, nonkonformistyczne płciowo, więc jakby ważne jest też, żeby rodzice tworzyli z dzieckiem więź opartą na zaufaniu, że jeżeli dziecku dzieje się krzywda, jeżeli inne dzieci czy nauczyciele, nauczycielki dyskryminują, mówią jakieś transfobiczne czy NB-fobiczne rzeczy, to żeby była taka więź między rodzicami, że dziecko o tym powie, zgłosi po prostu problem, bo prześladowanie w szkołach ze względu na tożsamość płciową czy orientację seksualną to jest bardzo duży problem. Co rodzice wtedy powinni zrobić? No przede wszystkim zgłosić tę sytuację w szkole. Ja zawsze do tego namawiam, żeby zgłaszać, pomimo że jakby u nas jest taka czasami przyjęta strategia, że lepiej nie zgłaszać, bo ci prześladowcy się jeszcze bardziej zdenerwują. Natomiast ja myślę, że jeżeli szkoła nie wie, czy przymyka oko na to, że jakieś dziecko jest dyskryminowane, no to jakby nie ma na to mojej zgody i uważam, że powinna być zawsze taka sytuacja zgłoszona do dyrekcji, do psycholożki szkolnej czy pedagogzki szkolnej i zawsze powinno być jakieś oddziaływanie wdrożone. Oczywiście bardzo często się zdarza tak, że ze strony szkoły wcale nie ma woli, żeby tę sytuację rozwiązać, że szkoła nie chce po prostu się zająć tą sprawą i na przykład dyskretnie daje znać rodzicom, że dziecko powinno się przenieść do szkoły prywatnej, że tam będzie bezpiecznie. Co wtedy możemy zrobić? Bo czy jest jakiekolwiek prawo, które chroni wtedy dzieci, rodziców, czy możemy jakoś się zbuntować, no bo niewiele osób jest takich, które rzeczywiście, nie wiem, zgłoszą się do TVN, zrobią film na temat swojej rodziny i tak dalej, no są, jest bardzo dużo cichych rodzin, o których nie wiem, cichych historii, czy jest cokolwiek, do czego my możemy prawnie się odwołać, powiedzieć, nie, moje dziecko zostanie w tej szkole i to wy będziecie go dobrze traktować, a nie będę go przynosiła, bo to nie jest zabawka. No tak by było w idealnym świecie. Też uważam, że jakby każde dziecko ma prawo być traktowane dobrze i tak jak się czuje i szkoła się powinna do tego dostosować. Natomiast nie żyjemy w idealnym świecie, więc tutaj niestety bardzo często dochodzi do przenosin. Rzeczywiście, kiedy jakby machina edukacyjna działa w taki sposób, że nie liczy się z rodzicami, nie liczy się z dzieckiem, no to niestety najczęściej dochodzi po prostu do takiego przeniesienia, bo nie ma przepisów prawa w Polsce, które chroni miłyby przed dyskryminacją ze względu na orientację czy tożsamość płciową. Prawo chroni przed dyskryminacją ze względu na kolor skóry, płeć, religię, brak religii, pochodzenie, poglądy polityczne, ale nie ze względu na te dwa kryteria, więc to jest tak, że nie ma takiego jakby przepisu, który ochroniłby dziecko w takiej sytuacji. Są przepisy ogólne, które chronią po prostu przed przemocą, dyskryminacją i na to można się na przykład powoływać. Chciałabym podsumować naszą rozmowę tym, co Pan powiedział, że najważniejsze jest edukacja, bo to jest dużo lepsze niż, nie wiem, prohibicje i tak dalej, czyli w czym powinniśmy wyedukować, jak powinniśmy wychować też nasze dzieci, żeby one były wyrozumiałe zarówno w stosunku do siebie, jak i do innych osób nienormatywnych płciowo lub w ogóle nienormatywnych, bo przecież no, my w ogóle nie lubimy inności, tak? I tą teorię kozła ofiarnego, którą Pan powiedział, jak tylko dzieje się coś złego, to natychmiast rzucamy na tych innych. Czyli w czym my powinniśmy się doedukować i jak my powinniśmy edukować nasze dzieci, żeby działo się dobrze? Przede wszystkim edukować w tym, że świat jest różnorodny, że nie wszystko jest czarno-białe, że są sytuacje niejednoznaczne, co nie znaczy, że one są złe czy gorsze. Jeżeli osoba jest inna, to po prostu najwidoczniej taka jest i tyle. To nie jest kwestia sensacji czy kwestia zagrożenia. Oczywiście zawsze dzieci wychowywane w takim kraju jak Polska, który jest bardzo jednolity kulturowo, większość ludzi ma ten sam kolor skóry, większość ludzi wyznaje tę samą religię, to zawsze spotkanie osoby innego koloru skóry, czy na przykład osoby na wózku inwalidzkim, czy na przykład kobiety w tradycyjnym stroju muzułmańskim, to zawsze dziecko wtedy się
pyta rodziców, o co chodzi, nie rozumie, co pokazuje, że dziecko jest w takim stanie ciekawości i to do rodziców należy to, w jaki sposób tę sytuację wytłumaczą. I tak samo w przypadku transpłciowości czy generalnie społeczności LGBT+, to jest bardzo proste, żeby po prostu powiedzieć dziecku, że są takie osoby, które nie utożsamiają się z płcią nadaną przy narodzinach, albo że są osoby, które kochają osoby tej samej płci i tyle. Ja bardzo często dostaję do recenzji książki do edukacji seksualnej dla dzieci i widzę, że te książki z zachodu, które są tłumaczone na język polski, tam bardzo często to jest bardzo prosto wytłumaczone. Na przykład niektórzy chłopcy kochają innych chłopców, niektóre dziewczynki kochają inne dziewczynki. Wczoraj nawet czytałem taką książkę, której właśnie mam napisać recenzję i tam było po prostu sformułowane, niektóre dziewczynki nie czują się dziewczynkami i to jest w porządku. I to było w bardzo prostych słowach wytłumaczone i myślę, że w ten sam sposób można to tłumaczyć dzieciom. I to nie jest seksualizacja, to nie jest promowanie, to nie jest ideologia gender, tylko to jest po prostu powiedzenie, jak wygląda świat i tyle. A czy myśli pan, panie Dominiku, że jest jakakolwiek szansa na zmianę dorosłych? No bo dzieci my mamy szansę wyedukować, ale jeżeli są dorośli o betonowych umysłach, czy my możemy coś zrobić? Czasami tracę już nadzieję niestety, patrząc na to, co się dzieje. Natomiast myślę, że zawsze jest tak, że jesteśmy w stanie zmienić nasze przekonania, przede wszystkim dzięki poznaniu kogoś, kto należy do tej społeczności, że największe zmiany dokonują się wtedy, kiedy człowiek poznaje kogoś, kto należy do mniejszości i zaczyna widzieć w tej osobie człowieka, bo najczęściej uprzedzenia, właśnie czy to rasizm, islamofobia, czy homofobia, transfobia, one polegają na odczłowieczeniu, czyli przestaje się widzieć w tych osobach innych ludzi, tylko właśnie widzi się na przykład ideologię, czy najazd barbarzyńców, cokolwiek takiego i przestaje się widzieć, że to są ludzie, więc jakby kiedy pozna się realnie taką osobę, to wtedy te poglądy się zmieniają. Dlatego tak ważne jest, żeby osoby transpłciowe się ujawniały, żeby osoby LGBT+ się ujawniały i mówiły o tym, że takie są, bo im więcej takich osób będzie ujawnionych, które głośno o tym mówią, tym więcej ludzi będzie miało szansę poznać kogoś takiego. Czyli tak naprawdę to, co jest ważne, żebyśmy żyli we własnej prawdzie, ale ta własna prawda dla części z nas jest bardzo trudna, nie ze względu na to, że ona jest lepsza lub gorsza, ale tego, jak inni ją traktują. Niestety. Że tak naprawdę dla wielu rodziców jest, ponieważ każdy rodzic chce, żeby jego dziecko było szczęśliwe, to nie chce, żeby ono było transpłciowe lub gejem lub lesbijką, nie dlatego, że widzi w tym coś złego, a dlatego, że dziecku będzie ciężej w naszym społeczeństwie. Czy z mojego punktu widzenia najważniejsze, co my możemy zrobić, to też nie milczeć. Że jeżeli widzimy, że ktoś kogoś źle traktuje, to nie milczeć, nie przymykać oko, ale cały czas mówić pomimo tego hejtu, pomimo tego, że nagle gender nazywane jest ideologią lub osoby, które są po prostu inne i nienormatywne, nazywane są kimś gorszym lub właśnie jest jakimś zjawiskiem, a nie zwykłymi ludźmi. Dokładnie. Bardzo panu dziękuję za ciężką pracę, którą pan wykonuje na rzecz tego, żeby nasz świat był troszeczkę lepszy i mam nadzieję, że nasza rozmowa dzięki temu, że pokazaliśmy pewną właśnie różnorodność i tego, że są różne warstwy, z których się zbudowany jest człowiek jak cebula, to mam nadzieję, że trochę też inne osoby będą zmieniać ten świat na lepsze. Bardzo dziękuję.